biorę taką kulę do kąpieli i lecę się kąpać. A tutaj ostatnio moja ulubiona kolacja. Tutaj są mrożone truskawki zalane już mlekiem, żeby troszeczkę mi się rozmroziły. Mam resztę płatków owsianych z kawałkami czekolady. Do tego dorzucę sobie. I jeden banan. Więc to się troszeczkę rozmrozi i będę miksować. I gotowe. Hej, ja jestem Wazienty. Dzisiaj będzie dzień z plaży. Ja się właśnie ubrałam w strój kąpielowy. Ja nie nakładam makijażu. I dzisiaj postaram się to w końcu coś nagrać. Dzień z plaży, chociaż pogoda jest nieładna, bo zachmurzony wczoraj, bo gorący dzień, aż chmury wyszły. No ale to nic, idziemy najwyżej, jak będzie brzydko, to wrócimy do domu. I tutaj mam arbuza do pokrojenia i sobie go bierzemy na plaży, także biorę się za krojenie, będziemy mieć jakąś przekąskę. Okej, okay, arbuzik pokrojony pięknie. Się w słońcu będzie lepiej prezentować. Chociaż tak jak mówię, słońca za bardzo nie ma. Dzisiaj miałam wziąć materac i iść sobie na taki dłuższy dzień, no ale zobaczymy, za tydzień ma być ładniej. Więc za tydzień pójdziemy na dłużej, wezmę materac i ma być w sobotę i w niedzielę ładnie, więc wybierzemy się w te dwa dni. Dobra, idę szykować dalej. I moja stylóweczka na dzisiaj to jest taka bluzka, spodenki i klapki. Wzięłam sobie okulary, bo jestem bez makijażu, więc tak wyglądam. Idziemy właśnie sobie na plażę już. Słońce zaszło, ale mam nadzieję, że jak dojdziemy, to się pokaże. Teraz tej plaży i troszeczkę nawet słońce zaczyna grzać, także zastanawiam się, czy nie iść do wody się pokąpać. W ogóle się nie przyszykowałam, bo mam tylko 6% baterii, więc za dużo nie ponagrywam, więc tyle co mi się uda, to nagram i jem. Szybki pokaz stylóweczki. Dzisiaj mam taki kombinezon i klapeczki. On już jest stary, nie wiem nawet skąd on jest, ma taki tył. O. Nie wiem, czy widać. O, taki tył. I idziemy. Takie w takie ptaszki. On jest. Dobra. Ruszamy. We can get high because me gone. I feel alive anywhere, anyway. I will love you. Pierwsze spotkanie z wodą, troszeczkę zimna, mam materac i wchodzimy. Ludzi coraz więcej, też się w sumie dużo ludzi kąpie. Zaraz się kładziemy. Fal nie ma, także mi się wydaje, że uda mi się pokrywać moim mastydercem.
Cause we can get high, because we can. I feel alive. Anywhere, anyway, I will love you. I will love you. We rule the world, just you and I. Just let me tell, we walk the line. But now nothing's gone wrong, I'll take a shot for you. Give me your love. Give me clouds. Never let you go. Hejka, ja wczoraj już zakończyłam vloga, nic nie nagrywałam, dlatego że wróciliśmy z plaży zmęczeni i no i nic się nie działo, już zrobiłam obiad i siedzieliśmy sobie, później poszliśmy na chwilkę do znajomych sobie posiedzieć i tak dzień zleciał. Zrobiłam sobie jeszcze paznokcie, takie neonowe, różowe. O, jestem mega opalona. Widzę, że to widać, coś tam widać. I teraz tak, umyłam sobie włosy, zrobiłam sobie makijaż i idę w końcu na jakieś zdjęcia. Namówiłam Kubę, żeby mi porobił zdjęcia, dlatego że ostatnie dni słońca są u nas, więc stwierdziłam, że muszę sobie zrobić jakieś zdjęcia, bo nic nie wstawiłam takiego letniego. Więc zrobiłam sobie makijaż, umyłam włosy, jeszcze mam ręcznik na głowie. Zaraz idę je suszyć, prostować, wybierać sobie stylówkę, później się pokażę. No i pójdziemy. I właśnie mam nadzieję, że uda mi coś się ponagrywać, jakieś ładne widoczki jak zawsze i coś pogadać może. Ostatnio właśnie pomyślałam sobie, żeby może nagrać jakieś tak vlogu przeplatane, usiąść i może powiedzieć jakieś fakty o sobie, bo na dobrą sprawę, nie wiem, za dużo chyba o sobie nie mówiłam. Także zobaczymy. Dobra, to do zobaczenia za chwilę już w wersji zrobionej. Okej, ja już się uszykowałam, ubrałam, mam taką neonową bluzkę, do tego spodenki i adidasy. O, tutaj jeszcze bałagan na ziemi. Jeszcze mi troszeczkę muszą wysunąć włosy, chyba sobie je podsuszę, wyprostuję i będziemy szli. Stylówka wygląda tak, teraz spodenki są wygniecione, buty Air Force i taki neonowy top. I właśnie idę prostować jeszcze włosy, bo jeszcze się za to nie zabrałam. I wyglądam tak. My już sobie idziemy właśnie nad morze na zdjęcia. Jest tak gorąco, że dopiero co wyszłam z domu, aż mi tak się chce pić i tak mnie suszy. I obawiam się, że na plaży właśnie będzie dużo ludzi, będzie ciężko jakieś zdjęcia zrobić, no ale zobaczymy. Może coś nam się uda fajnego zrobić, mam taką nadzieję. Więc pewnie odezwę się już, jak będziemy na miejscu. We get lost, we can get high, because we're gone, I feel alive. Anywhere, anyway, I will love you. We walk the line, but now nothing's gone wrong. I'll take a shot for you. Give me your love, give me clouds. Never let you go. Give me your love, give me clouds. Never let you go. Give me your love. My już zdjęcia porobiliśmy, teraz jesteśmy na samym końcu jakby takiego mostu i tu jest taka kopuła, która spływa na sam dół. Nie wiem, czy ją widać. I tam od dołu się ogląda podobne jakieś meduzy, jakieś rybki i tak dalej, więc fajnie, ale nigdy tam nie byliśmy, może się skusimy kiedyś. O, tak to właśnie wygląda.
I może nagram, jak tu do wody zjeżdża. Zmienione, zdjęcia porobione i my już właśnie wracamy z powrotem, bo naprawdę dzisiaj mega grzeje, idealna pogoda na plaży, ale że my wczoraj plażowaliśmy, to dzisiaj sobie już odpuściliśmy i dzisiaj właśnie chciałam iść na te zdjęcia. Trzeba jechać na zakupy i ogarnąć trochę mieszkanie, także nasze plany to takie na dzisiaj. My już wróciliśmy do domu, teraz sobie odpoczywam, przeglądam i będę dodawać zdjęcie. Jak ktoś, to Instagram macie mój w opisie, także możecie wchodzić i zobaczyć zdjęcie z dzisiejszej sesji. Ale widzę, że będę mieć dylemat i nie będę mogła się zdecydować, które wstawić. Za chwilkę sobie poćwiczę, troszeczkę sobie odpocznę, bo coś tam zjadłam. Może teraz parę faktów o mnie. Więc pierwsze, jak wiadomo, już chyba poprzez nazwę mam na imię Karolina. Mam 25 lat. Aktualnie jestem w związku. Pochodzę z Wielkopolski, ale mieszkam i pracuję w Niemczech. Mam pieska Ozusia, Oziego, za którym już mega tęsknię, się nie mogę doczekać, kiedy będę na urlopie. No i nie wiem, jakie w ogóle fakty o mnie, tak nie przemyślałam w sumie tego, co ja mogę powiedzieć o sobie. Co lubię? Lubię słodycze. To jest po prostu mój, to po prostu u mnie wielki minus. Ja zawsze tak mam, że jak otworzę coś słodkiego, to będę tak długo jadła, dopóki to będzie. Więc słodycze to... uwielbiam. Najbardziej z fast foodów lubię frytki, które też bym mogła jeść często. No i co jeszcze? Mam siostrę, starszą ode mnie o 3 lata. No i nie wiem, jak coś chcecie wiedzieć, możecie pytać. I to chyba na razie by było tyle tych faktów. I postaram się jeszcze coś nagrać. Później będę robić szejka. Coś jeszcze później będę robić, szejka sobie później zrobię. Kupiłam pyszne lody i właśnie dzisiaj, jak poćwiczę, je chcę zjeść. No i w ogóle byliśmy w tych zakupach, miałam nagrywać to, co kupiłam, ale w sumie za dużo tego nie było, tylko parę rzeczy. Stwierdziłam, dobra, nie ma sensu nagrywać, tylko takie podstawowe, jakąś tam wędlinę, wodę, właśnie te lody. Na spaghetti kupiłam rzeczy, bo będziemy sobie w tygodniu robić. No i takie tam, nic ciekawego aktualnie, więc... i małe. Dobra, no to mam nadzieję, że odezwę się później i że to nie będzie koniec tego vloga. Okej, już się umyłam, jeszcze mi pozostał do zmycia makijaż i teraz będę robić szejka, więc pokażę, jak go robię, raczej z czego i jest pyszny. Tutaj już mam przygotowane w środku i mam tak, taką mieszankę owoców takich egzotycznych, ja to kupiłam w Lidlu. Do tego już włożyłam jednego banana, dorzucę jeszcze tego. I do tego dodaję taki Nesquik o smaku bananowym. Nadaję takiego lepszego smaku. Jedną ręką nie otworzę pewnie. Taki zwykły proszek. I będę dosypywać. Wiem, że to nie jest najzdrowsze, no ale mam i żeby już to wykorzystać, więc tak dodaję. Z 2 łyżki. Dodam jeszcze tego banana. I tutaj mam blender. Będę to blendować wszystko razem.
Okej, i szejki są gotowe. Zakręcam sobie, idę na serial. Czasem właśnie jak jestem bardziej głodna, sobie po prostu dorzucam patków owsianych. Teraz za bardzo mi się nie chce jeść, więc po prostu tych patków owsianych nie dodawałam. Więc tak, idę włączyć serial i się żegnam w tym vlogu. Pa!